bardzo dobrym powodem do tego, żebyśmy porozmawiały o motywie ukrzyżowania w sztuce. Temat ocean, ponieważ właściwie ten symbol ukrzyżowania, czy motyw ukrzyżowania w pewnym momencie się rozgałęził na kilka osobnych tematów, czy podtematów. Samo ukrzyżowanie. A powiedziałaby Pani, że jest najważniejszym elementem, jeśli chodzi o sztuki wizualne z pasji? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Jest najbardziej symbolicznym, obrosłym w bardzo rozgałęzioną i rozbudowaną symbolikę. A to jest bardzo interesujące, ponieważ pojawił się w sztuce dosyć późno, dopiero za czasów Wielkiego, Konstantyna Wielkiego, czyli w momencie zalegalizowania chrześcijaństwa. Wcześniej właściwie nie występował ten motyw w sensie rozbudowanej narracji, a nawet w sensie pokazania samego krucyfiksu. Natomiast motyw krzyża już tak. I teraz bardzo to jest interesujące, jak te elementy ukrzyżowania się usamodzielniły. Co to znaczy elementy ukrzyżowania? Elementy tego przedstawienia pasyjnego. Najbardziej się usamodzielnił krzyż. Krzyż jako forma. Bez Chrystusa, bez Golgoty, bez całego anturażu, w którym się to odbywało. Po prostu krzyż się wyodrębnił jako symbol. Dosyć wcześniej, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mówić o krzyżu. Bardzo ważne, o ukrzyżowaniu. Najpierw Kościoła Wschodniego. No, aż ważniejszy, że nasz a później historyk sztuki tutaj się wypowiada. Andzia Rodenberg. Zapraszam. Historią ukrzyżowań zaczęły się pojawiać wątpliwości, na jakiej formie krzyża Chrystus został ukrzyżowany. Ponieważ krzyżowano w rozmaity sposób. Między innymi po prostu na palu, do którego przybijano skazańca. Z rękami uniesionymi? Różnie. Na palu. Nie ma rozbudowanej ikonografii dotyczącej tego, jak krzyżowano żołnierzy Spartakusa, czy niewolników. To była bardzo popularna kara, dotycząca głównie niewolników. I to, że Chrystus został skazany na ukrzyżowanie, było taką dodatkową próbą poniżenia go. Więc jeżeli nie na tym pionowym słupie, co jest mało prawdopodobne, to jaką formę miał ten krzyż? Bo mógł mieć kształt litery T i często też tak... Tutaj Andzia Rottenberg mówi, proszę Państwa, że Jezus na palu, ale że to było ponad 2000 lat temu. Krzyż tak zwany łaciński. Czyli to, co znamy. To, co znamy. My się nigdy nie... To wcale nie znaczy, że ukrzyżowanie jest reprezentowane też tylko przez ten krzyż łaciński, bo również jest krzyż grecki, prawda? Bo równoramienny. No ale to wszystko są formy już. No tutaj Andzia Rottenberg, ona nie będzie wyrocznią, jeżeli chodzi o krzyż. Dobrze, kształt krzyża, żeby nawiązała do tej historii świętej Heleny, szalenie się to że kiedyś to w ogóle nikogo nie interesowało, ani ten kształt. Tak, krzyż łaciński, ale ma tę beleczkę kośną. Tak się chce podlizać pod prawosławny. Podobnie, no ale to nic to jej nie da, bo święta Helena trzymała setki lat w skrzyni ten, powiedzmy, krzyż i nigdy nikt tam nie zajrzał, bo nikt się nie interesował kształtem. Dlaczego? Dlatego, że to nie było jakimś elementem ważnym prowadzącym ku zbawieniu. Kształciło duch się prawosławie przede wszystkim. Duchowo, bądź człowiekiem uduchowionym, a nie małpą, która wierzy w duszę nieświętą. Namalowany na krzyżu. Jak obejrzymy sobie jeszcze szczątki łemkowskiej kultury na południu Polski, to tam trafimy na takie krzyże. Gdzie nie gdzie. Potem był płasko rzeźbiony. Wszystko już po czasie, kobieto. Musiałaby sięgnąć jeszcze 200-300 lat, 400 przed Chrystusem. Jak było u Żydów, skoro jesteś, moja ty droga, Żydówką z Rosji. Jak było u Żydów, widzicie Państwo. Wszystko jest to po prostu piąta woda po kisielu. I tak łatwo sobie gadać, manipulować. Ja myślę, że jak jeszcze na tej Mokotowskiej 45 chodziłam na ten język grecki, nowożytny, to nauczycielce dałam tę książkę Prawda, która prowadzi do życia wiecznego. I tam był cytat, że starożytny poeta grecki Homer
uważał ten krzyż jako pionowy słup lub pal. I tak to traktowano kiedyś, nawet Biblia mówiła, jeżeli ktoś przekroczy to zarządzenie, to z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą on zostanie wbity. Sam zaś dom jego zostanie zamieniony w kupę gruzu. Także proszę Państwa, no nic dodać, nic ująć, ale oni raczej lubią dodawać, ale naleciałości pogańskie. A jajeczko to, proszę Państwa, już w starożytnym Egipcie było czczone. No ale cóż, jak pięknie wymalowane, kraszanki, pisanki i sranki. Także wiecie Państwo, czy dla pierwszych chrześcijan to miało jakieś znaczenie? Nie, dla nich sprawy ducha były istotne i ważne w pierwszym wieku naszej ery. Kościół nawet sam, to też nie był jako budynek z cegły czerwonej czy zielonej, tylko po prostu kościół, ekresja, zbór zgromadzenie, hachal po hebrajsku, zbór zgromadzenie. Filemona 2 poczytaj w pismach greckich, które żeście tutaj powyrzucały do śmietnika pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Filemona 2, tam jest napisane, pozdrów kościół w Twoim domu. Kościół, który jest zgromadzony w Twoim domu, czyli ludzi, czyli zbór. Także proszę Państwa, mnóstwo rzeczy pozmieniano i teraz tutaj trzeba rozszyfrowywać. Czy nie lepiej zasięgnąć porad u Russella, u Rutherforda, u ludzi pierwszych, którzy w USA, w Ameryce rozgrzebali Biblię, że nawet znaleźli się w więzieniu pod wpływem Rady Kościołów Amerykańskich, bo oni byli tak wściekli, oczywiście szybciutko wyszli, 3,5 miesiąca to nie jest dużo, ale jeszcze ze zdwojoną energią zaczęli głosić i w roku, proszę Państwa, 58, wtedy kiedy ja się urodziłam, to w Ameryce kongres zrobili, proszę Państwa, na ćwierć miliona ludzi na stadionie było. Także niech Państwo sobie to wyobrażą. 200 ponad 50 tysięcy. Coś niesamowitego dzieło świadków, oznaczonych badaczy, tego oni badali, oni odgrzebali, odgrzebywali, to nie było takie łatwe, nie było takie jasne. Dlatego Państwu pokazujemy z prawej strony prawosławia, że światło świeci coraz bardziej, coraz jaśniej, że światło świeci aż do białego dnia. Ja nie znalazłam, ale prawdopodobnie się gdzieś znalazły, ja nie trafiłam, ponieważ dłoń przebita gwoździem daje artyście szansę pokazania ogromnej ekspresji tej dłoni i jest ważnym elementem. No i wreszcie jest to ukrzyżowanie narracyjne, czyli jest taką dydaktyczną opowieścią, w której się przemyca bardzo dużo różnych wątków, w zależności nie tylko od epoki szkół, ale upodobań mecenasa na przykład. Więc mamy szerokie panoramy. Wiecie Państwo, pościg za Jezusem, no teraz szczególnie jak jest, jeszcze tej wiosny nie ma, ale może praktycznie ona też tu kiedyś przyjdzie, bo jeszcze wczoraj, dzisiaj śnieg z deszczem padał. Proszę Państwa, no ale czas ścigania Jezusa, a że to go za sługę diabła, a że za Belzebuba, że za pijaka, za łajdaka, no wiecie Państwo. Za szmaciarza, no co jeszcze chcesz? Co jeszcze można powiedzieć, proszę Państwa, o Człowieku Świętym? Mamy Chrystusa niosącego krzyż. Co jeszcze można? Na pierwszym wszystko można. Marii, ale cały obraz jest zaludniony przez ludzi, z których tylko niektórzy zwracają uwagę na tego. Dużo można. To jest takie zagubienie. Tak jak Rydzyk powiedział, zagubienie ten, kto dyrektorem tej firmy, to ci płaci. Nie zauważają i nie doceniają. Kto kierownikiem, to ci płaci. I ty musisz mówić. Bardzo klasyczne przedstawienie. Tak jak on chce, tak jak on sobie. Zawsze jest pod krzyżem. Tu o firmie mówili. Już teraz tej firmy komunistycznej to raczej nie ma, ale... Jan. Jeszcze Komorowski chciał. Jest Jan Ewangelista. Ale zdarza się, że jest też Jan Chrzciciel. Komunizmem był dłuższy. Jan jest Jan Chrzciciel, który jest symbolicznie i anachronicznie. Radio, on zginął przed Chrystusem, a jest anachronicznie pokazany jako obecny podczas ukrzyżowania. Także widzicie Państwo, że sztuka prawdy wam nie poda. Nie powie prawdy sztuka. I ten kielich służy do zbierania
No to było po jakimś czasie. Artyści się musieli do władców przymilać. I Janem Chrzcicielem, który upodabniać się do tych władców. Osobą, żeby się upodobnić, to nie było takie łatwe. Maria Magdalena. Trzeba było być faryzeuszem. Ale nie wszędzie. Rzadko, ale czasami też jej nie ma. A raz w jakimś obrazie trafiłam na jej obecność z przykrytymi włosami. Co świadczy o tym, że to Maria Magdalena, a nie na przykład Maria Kleofas, to nie wiadomo. Ale przeczytałam wyjaśnienie, że ta osoba po prawej to Maria Magdalena, aczkolwiek zawsze była pokazywana z rozpuszczonymi włosami. No, mamy czasami Nikodema, Józefa z Arymatei. Mamy czasami szersze sceny, w których widzimy grę w kości o szaty. I mamy niektórych innych świętych wprowadzonych na życzenie mecenasa, a także samych mecenasów modlących się. Właśnie to chciałam powiedzieć. Tak, troszkę... Maria Magdalena! Mecenasi z tym troszeczkę większym ego. Chociaż najczęściej... Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. Radio. Oni klęczą na Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. Ale ja nie urastają. To dziękujemy pani. Do rangi tych świętych. Naszej kochanej, tak. Ale w niektórych są pełnymi uczestnikami sceny. A czy sztuka współczesna podejmuje jeszcze temat ukrzyżowania? Wie pani, ja się nie stykam z tym już teraz, w obecnej dobie. Jeżeli są takie reprezentacje, to one są wtórne. To znaczy ktoś powiela no ten wtórne, no samo to już ty kochanie mówiłaś. Jest wtórne, bo Jezus był zamordowany 2000 lat temu. A sztukę, którą opowiadasz, no to mamy jeszcze późniejszą, dużo późniejszą. Wedle reguł wybierają sobie jakiś wzorzec. Musi być porze w porozumieniu z krajem. Także dziękujemy pani Rotenberg dzisiaj, 2 marca 2015 roku za wystąpienie tutaj w naszym radiu Tok FM Euro, Conchita Extra, w tym naszym takim trudnym czasie. Bo przełamanie tej konwencji, o ile ona ewoluowała przez, jeżeli nie przez 2000 lat, to przez 1600 na pewno. I dawało się coś dołożyć do tego tematu, to wydaje mi się, że dzisiaj jest on obwarowany tyloma. Także proszę papierosów nie palić, nalewić państwo żywki, też Muzeum Polin, jak byłyśmy, to coś ta ręka do ust, prawda, się zbliża. Coś na wardze, coś do ust, żeby sobie papierosa, proszę państwa, włożyć do ust. No bo człowiek, jak jest na nagrodach handlarzu, to nie może wytrzymać, że już chciałby zapalić papierosa w Muzeum Polin, w Muzeum Historii Żydów Polskich na Anilewicza 6. Do studiów indywidualnych. No ale się opamięta, Boże, przecież jestem w muzeum, prawda? Spotkamy się po świętach następnych. Spotkamy się po świętach. Tak, dziękujemy pani. Po 14.40. Randa, czyli Anda. Tak. Rotenberg. Andy Materia. Andy Materia. Pozdrawiamy. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. Poprosiła o szklankę wody i jeszcze przy okienku popijała tabletkę, bo bała się, że nie zdąży się zmieścić w tym czasie, który jest podany przez producenta, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Jeżeli Europa Zachodnia doprowadziła do odpowiedniego stopnia edukacji, to proszę mi wierzyć, że wcale tabletki tego typu nie są nadużywane i nie są kupowane wtedy, kiedy nie się zachowało. Radio Conchita, proszę pani. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Posłuchaj. Dnia po wyjściu okazało się, że sąd pomylił się i skazał go za przestępstwo, które popełnił inny człowiek. Anna razem z trójką znajomych mieszka w lesie w podwarszawskich Markach. Jak mówi, łatwo nie jest, ale jakoś sobie radzą.
No, jeśli wierzyć skarżącym się na uciążliwe telefony, to zdarza się, że pierwsze zaczynają się jeszcze przed 8 rano, a ostatnie dzwonią... Radio Conchita, proszę pani. Radio Conchita, proszę bardzo. No tych głosów to widzicie państwo podobnych, różnych, to jest pełno. Problem w tym, że w tym przypadku prawo działa wstecz. Że czasem jaka coś słucha, muszę o tym wstecz. A to jest scena, to jest kto inny na przykład, prawda? Napisz. Dopiero jak ktoś reporterzy mówi, widzicie państwo, godzinami, ale i tu, to wtedy można coś. Wiosna, do czegoś można dojść. Także słuchajmy, reklam, proszę państwa, na grosz. Reklam, słuchaj, na grosz. W naszym radiu Tok FM Elf Conchita Extra. Tok FM Elf Conchita. Wszystko, co kochasz, Kaufland. By dodać świętom smaku, mamy mazurki wiosną pachnące, makowce od maku pękające i babki każdego zachwycające. Słodkiej Wielkanocy życzą cukiernie Sweet Home, gdzie każdego dnia kupisz ręcznie wykonywane ciasta na świąteczny stół. www.sweetmyślnik.com.pl. Niesamowita. Przygotowana z wielką starannością. Wędzona bukowo-olchowym dymem. Oryginalnie przeprawiona. Doskonała. Wielkanocna. Szynka. Już teraz w Lidl. Szynka swojska. 17,90. Dziadówka jeszcze zarobi na szynce, bo Wielkanocna. Za 340 gramów. A szynka z wędzarni. Zarobi. 17,90 za kilogram. Na szynce, bo Wielkanocna. A do Ewangelii to coś... Coś nie bardzo. Coś nowego, tak? Ona Biblii nie widziała, w cerkwi nie była. Choćby z ciekawości można byłoby tam pójść do Marii Magdaleny, zobaczyć tę mozaikę. Pod ziemiach przedstawiającą życie Jezusa Chrystusa. Dlaczego żeście wy rozsadzili tę cerkiew tutaj? Proszę państwa. Na spotkaniu z PKW chodzi o problemy przy tworzeniu list wyborczych. Katowicki holding węglowy dogadał się z bankami. W zakładzie będzie restrukturyzacja. Kierowcy elektrycznych aut mogą poruszać się po Gdańsku bezpłatnie. O co żeście tak rozsadzili te cerki? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przyszłym tygodniu organizuje specjalne spotkanie z przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej i twórcami aplikacji Źródło. Chodzi o problemy przy tworzeniu list wyborczych na potrzeby wyborów prezydenckich. PKW alarmuje, bowiem, że aplikacja wdrażana przez resorty nie działa dobrze. Radio Tok FM Euro Conchita Extra. Po to żeście tę cerkiew aleksandrowską ją na Placu Saskim rozsadziliście, czyżby cerkiew aż tak była zła? Lublin, niegościnni tacy? Dlaczego? Więc sprawdzenie takie dlaczego? Jest niemożliwe. Nastrzega Lesław Mazur z Wydziału Spraw Administracyjnych w Lubelskim Magistracie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zna problem i pracuje nad jego rozwiązaniem, zapewnia rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak. Będziemy robić wszystko, żeby te wybory przebiegły sprawnie. Spotkanie zostało zainicjowane przez nas w ministerstwie. Będziemy wszystkie wątpliwości rozwiewać. Urzędnicy Państwowej Komisji Wyborczej nie kryją żadnych frustracji. Dajzler zaznacza, że PKW już od tygodni sygnalizowała problem. Dwa miesiące temu wystąpiła z informacjami o problemach, które mogą wpływać na prawidłowe spotkanie wyborców. Co więcej, PKW informowała o spotkaniu premier. System jednak nadal skraja problemem. Nowe wybory zostały mniej niż półtora miesiąca. Na 9 czerwca Czesnochowski sąd wyznaczył datę pierwszej rozprawy w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, w której zginęło 16 osób, a ponad 150 kolejnych zostało rannych. Przed sądem odpowiadać będzie dwoje dyżurnych ruchu z posterunków kolejowych Starzyny i Sprowa, Andrzej M. i Jolanta S. Dyżurny ruchu ze Starzyn według prokuratury swoim działaniem doprowadził do skierowania pociągu Warszawa-Kraków na zły tor, co spowodowało czołowe zderzenie z drugim składem. Dyżurna ze Sprowy zaś według śledztwa zgodziła się na wjazd pociągu relacji Przemyśl-Warszawa na tor, po którym jechał już pociąg z Warszawy. Prokuratury dyżurna nie sprawdziła, jaka jest przyczyna zajętości toru, co zresztą sygnalizował system kontroli ruchu. Obojgu grozi do 8 lat więzienia. Słuchasz informacji Tok FM. Katowicki holding węglowy odsunął od siebie widmo finansowej zapaści. Zarząd KHW podpisał z bankami porozumienie. Do 8 lat więzienia. Teraz ona będzie chciała, żeby jak mniej dostać. Wyemituje kolejną transzę obligacji wartości 10 milionów złotych oraz pożyczy od banków 80 milionów. Dodatkowo przesunięta zostanie spłata wcześniejszych obligacji na połowę przyszłego roku. Oznacza to spokojne funkcjonowanie firmy w dłuższej perspektywie, mówi prezes KHW Zygmunt.
Łukaszczyk. Zobowiązania katowickiego holdingu węglowego na podstawie tej restrukturyzacji finansowej będą na bieżąco regulowane, a płaca dla pracowników rzecz. Na bieżąco wypłacane. No i powietrze z Saski i pogoda. Mogło zostać zawarte. Proszę Państwa, proszę słuchać radia na święta. Proszę te święta, proszę Państwa, dla nas, dla świętych, w dniach ostatnich tego złego systemu świętych świadków. To są tylko wolne dni, no bo święta są pogańskie. A jakżeście jeszcze nie stwierdzili tego, to myślę, że najwyższy czas, że możecie do tego dojść. Ale jeżeli wy nie dochodzicie, to wasza strata. Wasza strata. Wiceprezydent Gdańska. Dzisiaj mamy dwa wernisaże. Sprawdzę gardziej na Mazowieckiej 11. No, wiecie Państwo, jak na 2,5 miliona i 3/4 mieszkańców. Chyba mało tych wernisaży, to jest prawda. Ale wiecie Państwo, Warszawa Moherowa, Warszawa Katolicka, to i tak jest sukces, że są jakieś te wernisaże, jednakże są. Katolicka, Warszawa Moherowa, że są jakieś te wernisaże, że są jakieś te wernisaże. Którzy uciekli przed izraelsko-palestyńską wojną. W czytowym momencie w obozie mieszkało 160 tysięcy ludzi. Teraz według szacunków ONZ-u mieszka tam ich 18 tysięcy. Wkroczenie państwa islamskiego może oznaczać największe problemy dla mieszkających tam Palestyńczyków, mówił w TOK FM Piotr Misiński z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Większość tych uchodźców palestyńskich, którzy tam przebywają w tym obozie, to nie są ludzie, którzy tam przebywają od tygodnia, miesiąca, roku. To są ludzie, którzy tam mieszkają od bardzo, bardzo dawna. I to się nazywa obozem, natomiast tak praktycznie właśnie. To jest taka obozowa wioska albo obozowa małomiasta, w którym się ludzie do tego doprowadza nienawiść. Prawdopodobnie ludzie mieszkają tam od bardzo dawna. W marcu 2011 roku zginęło ponad 220 tysięcy ludzi. UNICEF alarmuje, że wojna domowa w Syrii dotknęła miliony dzieci. Zmuszane są do ucieczki. No to tyle co na Ukrainie. Szans na edukację i dzieciństwo. Pogoda. Czwartek w Polsce pochmurny, ale zdarzają się chwile rozpogodzenia. Do tego przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. I no, mówię, że śnieg dzisiaj. Na od 4 stopni na Lubelszczyźnie, przez 5 na wybrzeżu, w centrum i w Małopolsce, do 6 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie Państwa zapraszam na Światopodgląd i od razu przedstawiam pierwszego gościa, dr Paweł Kowal, wśród wielu innych zasług i doświadczeń były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym na początek, żebyśmy wysłuchali fragmentu dzisiejszej rozmowy w poranku Radia TOK FM z Leszkiem Millerem, szefem SLD, który po raz kolejny podniósł kwestię jakoby rosnącego antypolskiego nacjonalizmu w Ukrainie. SLD proponuje taką uchwałę, żeby jakoby rosnący antypolski nacjonalizm popędzić. Pretekstem jest między innymi rano. Także proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, w komendanta UPA Polsce A, 95% katolicyzmu. No teraz szykują się na wyjazdy na to. Na żarcie i na picie. Także widzicie Państwo, warszawskie spotkania teatralne to jest też coś takiego jak to Mickiewicz, opiec dziada i zwyczajach dziadów opisują, że żarcie, picie, chlanie. Dlaczego świadkowie głowy tego nie obchodzą? Dlaczego święci mormoni w dniach ostatnich nie obchodzą, czy ci tacy, co tak po prawemu postępują? No dlaczego? Dlatego, że te święta są pogańskie. Nawet jajeczko, to ze starożytnego Rzymu pochodzi i dawno przed wprowadzeniem chrześcijaństwa jeszcze, prawda, jajeczka było czytane jako kult płodności, albo ta nasza Artemida Efeska. Myślę, że gdybyście byli inteligentni z Efezu, to byście ją wzięli na warsztat jej historię. Dlaczego miała 16 wodnych piersi? Dlaczego ona miała piersi? Dlaczego to oznacza kult płodności, rozrodczości i mleko w piersi Boga Rodzica? Wielka jest Artemida Efeska, tam przecież apostoł Paweł 3 lata głosił prawie, proszę Państwa, w Efezie.
gdzie muszę uciekać. Dlaczego? Dlatego, że tam był gór kobiety raz powszechniony. Chcieli go zabić, a postawa farma. Musiał się ewakuować. Chcieli zabić, a postawa. Dlaczego? Bo religijność to jest po prostu jak ciemne średniowiecze tutaj. Europy starej, starego papieża, starej wiary. No, w aboku, jak to mówią, albo w obronie własnej, chciwy dziad, to może was zabić, albo może wam z ręki wyrwać. Chciwy dziad. Ja już mówiłam do tego maleńczka, że no to jest u ciebie na tych świętach, a tak wyliczasz, no to po prostu on nie jest świadkiem Jehowy, chociaż ze świadkami Jehowy studiował, że nie przyją, chrztu nie przyją, bo by mu chrztu nie dali, bo wiecie, państwo nie ma postępu, a teraz jeszcze chodzi nie wiadomo gdzie, no to przecież wiadomo, że to jest złe, prawda? Pogańskie zwyczaje, pogańskie nawyki i że jeszcze go rak zaatakował, no teraz proszę bardzo, zeżrę ciebie i to wszystko z każdej to jest dookoła ciebie zeszle. Tak samo jak ten konsul. Nic dodać, ten Żyd. Nic umrzeć. Ja tak za nim podchodzimy. Tak, no to tu żartowaliśmy sobie. Ja mówię, słuchaj, Jurek, no, 2% ze spadku swojego spadku przekaż na nas, naszą działalność, naszej pary książęcej Elhoff Art 2000. A on jak to usłyszał, nigdy w życiu! Nigdy w życiu! To odeszły z gwiazdy. Państwo, za jakiś czas on po prostu nawet bez tych słów sam umarł, bo oślepł ten rak, który kazał mu obciąć jego wnuczek. Się tak rozrósł, że wszedł u niego. No i ten Jurek umarł. Nawet Rysia w centrum Warszawy, tutaj katolickiej Polski, a po drugiej stronie Rotundy płakała. Mówił, umarła nasza koleżanka. Że umarła nasza koleżanka. Ja mówię, Rysia, co ty opowiadasz? Także Rysia nie jest taka zła. To, że państwa lepsza jest od tych dziadówy Wasiak. No bo tamta dziaduba to podpuszcza tego chudego Marcina, tego chama, żeby ludziom czapeczki z głów zdejmować. Ja mówię, proszę bardzo, czy tu jest kościół katolicki? Przecież tutaj nie jest kościół katolicki, bo skarbony nie ma. No i jeszcze tego samego wieczoru, proszę państwa, żeśmy były na wernisażu w Galerii Piecowej, nawet mi się tam nie chciało jechać, ale było mi się tam i patrzę, a tam jest skarbona. Bo jakoś tak mi się nie zwróciło uwagi na to, że w Galerii Piecowa Art Gallery, Piecowa Art Gallery, że jest skarbona. Ja mówię, no to może tutaj raczej ten kościół. Ale tam, proszę bardzo, wielcy artyści i Żydzi, i tak, i siacy mogą występować. No, w czym Żyd występuje? W czapkach, kapeluszach, pejsy, czarne. Także widzicie państwo, natomiast te moherowe, Wasiak i te Marciny moherowe, no to są do niczego. Chamstwo i dziadostwo. Nawet można zrobić, oczywiście, że to byłaby wygrana awanturę w sądzie, proszę państwa, o co chodzi, że w instytucji państwowej nie musi mi się krzyć, prawda? Ja tu mogę sobie go postawić, który to krzyż nie wierzę, bo święta Helena w skrzyni miała tajemnicę i nikt do tej skrzyni nie zaglądał, czy to był krzyż, czy to była pętla. No. Także wiecie państwo, nie powinien instytucji państwowej, w instytucjach państwowych krzyż widzieć. Nie powinien. A jeszcze jako czapeczkach takie coś, takie podchody, tak wiecie państwo. Są to podchody moherowych za plecami Jezusa. Państwo macie tutaj tę książkę, będziesz mógł użyć wiecznie w raju na ziemi, którą to książkę we włoskim szpitalu od waszego papieża włoskiego, od pacjenta włoskiego. Papież otrzymał książkę. Będziesz mógł użyć wiecznie w raju na ziemi. To tam w tej książce i can live forever in paradise jest taka ilustracja, że stoi Jezus, a za Jezusem faryzeusze i go obgadują. Lotkarstwo. Dziadostwo. Moherowy. Ble, 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 terele, mele, kukuryku, lewarno. A że Jezus ma diabła, a że no, chcieli go zabić, będzie państwo. Aniołka, doskonałego człowieka, proszę państwa. Aniołka i doskonałego człowieka, to trzeba zabić. Prawda? No to więc oni go obgadali. No i doprowadzili do sądu, proszę państwa, do śmierci. Do śmierci i to nie byle jaki, bo krzyżowy, że nawet na Filipinach zdają się rzucić niektórzy ciemni na krzyż. Chcą zbliżyć się w ten sposób do Jezusa Chrystusa, do tego, do Jezusa, co on zrobił. No, chcieli być podobni Jezusowi Chrystusowi. Także widzicie państwo, no niestety ciężkie czasy.
Warszawa jest ciepła, katolicka Polska, na Mazowszu nad Wisłą tu pomiędzy Białym Stokiem pod Gdańskim Gdańskim a Krakowem. Także widzicie Państwo, kochajmy się jak bracia, ale no niestety rozliczajmy się jak życie, a jeszcze jak Was Bóg rozliczy, no, nie ma co straszyć piekłem, którego nie ma, życiem pozagrobowym, którego nie ma. Bądźmy po prostu ludźmi, a nie świnią, a nie świniami. Żeby, tak jak u Mareczka, wyrywa ludziom jakieś takie skrzydełka, takie byle co z ręki. No bo on będzie kierował, co to będzie jak. No to po prostu to już jest gadstwo. Polskie świnie takie są, także widzicie Państwo, tutaj my nic nie dodamy, nic nie ujmiemy. Natomiast ja wysłałam tę Ewkę z lotniska bezdomną, syn Dawidzie. Przecież jej mąż zmarł tragicznie i ona po prostu, no, żeby miała te święta, ja mówię, jedź Mareczka, ci takiego zapoznam, szalbierza i takiego po prostu lichwiarza. A ona powiedziała, Ewka Laskowska, że jeszcze takiego szalbierza to ja nie widziałam. Ja mówię, no to zobaczyłaś, no, moja ty kochana. Że trąca. No ona tam siedzi i co znajdzie na tym lotnisku, to ma, proszę Państwa, i przecież ona ani prawosławna, kiedyś tam ewangeliczka, ale to wiecie Państwo, jak ktoś jest ewangelikiem, to też wcale się nie przyznaje, albo katolikiem też wcale się nie przyznaje, tylko epikureńskie święta są teraz, aby żreć, aby chlać. No to wie. A jak ktoś, tak jak Jezus Chrystus, skonsumuje, to wtedy mówi, szalbierz, gruba świnia, że żre. Tak samo jak Jezus Chrystus usiadł tylko albo, że z Magdaleną rozmawiał, albo, że pił, jadł, weselił się, prawda? Tak samo jak król Saul też zły, miał za złe, że Dawid tańczył i cisnął w niego włócznią, a sam potem poszedł do wiedźmy, do wróżki, proszę Państwa, a w Izraelu nie można było wróżki wskać. Także tutaj Janek Witek, on tutaj już kaja się popiera, ale przecież ciemny to karty z domu nie wyrzuci, bo tak człowiek ambitny i wartościowy, rzeczowy, to by te karty wyrzucił, no bo wiecie Państwo, medaliki, różańczyki, to wszystko, co jest bałwochwalstwem, to nie wie dlaczego miałoby być w domu, jeżeli człowiek zaczyna czytać Pismo Święte i zaczyna w ogóle prowadzić życie duchowe, po co to ma w domu, żeby ten diabeł się panoszył, dlatego on ma tak jak ma, nie interesuje się swoim mieszkaniem, w sądzie mu powiedzą, że nie interesuje już teraz do sądu, nie będzie, bo jakoś nie odpowiadał na listy wezwania do sądu. Nie interesujesz się człowieku swoim mieszkaniem. No to my ci to mieszkanie zajmiemy, bo masz zaległości. Zabierzemy masz zaległości. I taka, proszę Państwa, jest historia rechodupstwa. Taka jest historia lekkomyślności. Taka jest historia, proszę Państwa, jak się wyżej zda, niż dupę się ma. To jest taki autorytaryzm warszawski, stołeczny, tutaj akurat Saska, akurat francuska, do takich szlachcianek, jak Państwo pójdziecie sobie na spacer, na przechadzkę, to Państwo tych szlachcianek spotkacie, oj, 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 tak, głupio chytrych, najmądrzejszych, z apostoł Paweł i Jezus powiedzieli o nim, że chcieli być mądrymi i stali się głupi. Tytuły, docent, doktor, a to wszystko ważne, a żeby być, a żeby mieć, to więc ci, którzy umierają, czy nagle, to oni nie mają tej świadomości, ale ci, którzy na raka umierają, to muszą po jakimś czasie odejść. Ile oni jako ci, jako pazerni, jako podli, ile mają w nocy rozterek? A kto to przejmie? A gdzie to? A może ja jeszcze, może mnie tu podleczą? A może to? A może ja jakoś zwalczę tego raka? A może to? A może tam? Boga się nie oszuka. Także proszę Państwa, tak żeby pójść na pamiątkę Jezusa Chrystusa, albo żeby świadków Jehowy udawać, no to ty też do niczego dobrego nie prowadza. Nie prowadzi, bo Jehowy Boga się nie oszuka. Tutaj była na przyczółko ta Gaśka Mięgoć z rodzicami do Ameryki. Pojechała. No i też ona się reklamowała już prawie tam jako wykluczona z braćmi nawet zostawka ze świadkami Jehowy. Tutaj Edytka komentowała, że już ona to całkiem beznadziejna, bez zębów, no bo ona miała wszystkie mleczanki. Tutaj lekarz powiedział na Górskiego 1, proszę pani wyprzedziła 21 wiek, jak żeśmy wszyscy tutaj z Edytką byłyśmy i Daśką i z tym Ireczkiem, proszę Państwa, do stomatologa chodziłyśmy, to facet się zdziwił, że pani ma
wyprzedziła 21 wiek, same mleczaki. Musi pani te wszystkie zęby usunąć i sobie nowe wstawić. To wie co na przykład, dlatego jak pojechała do USA, Anglo, Ameryki, Białystok, to sobie tam to wszystko załatwi. Aśka Mingoć, przecież jej matka tu cały dom miała zawalony biustonoszami, bo szyła biustonosze, miała sporo z tego pieniędzy, a jej ojciec taki mało wymowny świadek, no słabo mówił, glazurę układał, także jego bracia nie mogli go tam zatrudnić do wygłaszania wykładów, a ja prowadziłam teokratyczną szkołę w Kozłowińskim, także wszystkich tu szkoliłam równo, jak leci. No, także pozdrawiajmy się, proszę Państwa, kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak żyć. Oczywiście, że no, taka ta epoka skończona, to ona jest obca tutaj dla tego Maryczka. No, ale no, można udawać taką rodzinę, bo czasem, wiecie Państwo, rodzina obca, rodzina obcych może lepiej funkcjonować jak ta prawdziwa. Gdzie w prawdziwych rodzinach piją się, kłócą, teraz Państwo będziecie świadkami, jak będą te butelki latały, jak wrzask będzie, cygan może do dziada gadu, bo tutaj na Pradze Południe też jest bardzo dużo cyganów, na Pradze Północ też jest dużo cyganów w całej tej Warszawie, no 2,5 miliona i 3 czwarte. Przecież tutaj nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Wydełko, wydełko, wydełko. Tu jest nad Wisłą baranów tych, co nosem pociągają, co zaglądają, co się gapią, co są niecierpliwi, co, że im coś wciąż źle jest. Nawet tam w tym Muzeum Polin Państwo widzieliście, jak po prostu te Żydki też już tak tymi pazurkami do ust już albo się kamery boją, albo się wstydzą. Ja rozumiem, że może prawosławne się boją, proszę Państwa, bo prawosławne, a Żydki to jest drugi bieg. Całkiem, prawda? Przede wszystkim tutaj prawosławnych nie ma, ale jak są te niedobitki 5 na 6 osób, proszę Państwa, no to ta Rita, Państwo widzicie gruby worek, ucieka w prawo, prawda? Od stołu ucieka, bo zobaczyła kamerę. Potem ta druga się obraca, blondyna, przecież jej mąż zmarł, ona była jego w sumie opiekunką, bo mąż był taki stary, zmarł, ale ona 40 lat jeździła, proszę Państwa, na karetce tutaj w Warszawie. Czyli, proszę Państwa, baba Herszt, no, karetka pogotowia. No to tam te różne takie męty, co stały z tych darmowiadów katolickich przy stole, co nie wstydzą się nawet do Żydków pójść, czy nawet Sanita nie wstydziła się pójść, proszę Państwa, na stypę do Szurmienia. Obgadały tę blond, co 40 lat na karetce jeździła pogotowia, że patrzcie, jakaś złodziejka, że jakieś ciasteczko wkładała do karmy. Że jakaś złodziejka, jakie to głupie są po prostu katolicy, to straszni plotkarz. A jaka ta Rumunka, ten Ireczek, jaki to plotkarz, Boże. No za plecami Jezusa Chrystusa stali i go obgadywali. Nawet udało się doprowadzić do śmierci, ale wiecie Państwo, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no bo przecież Jezus Chrystus w sumie przyszedł po to, żeby oddać i złożyć ofiarę doskonałą za niedoskonałych ludzi. I tak było, ale oni nie wiedzieli, o co chodzi. A teraz tylko papież, papież, tylko Maria, Maria. A to wszystko, że ten papież, to wszystko, że ta Maria, to już było po kult kobiety Artemidy Efeskiej, czyli Diany Efeskiej, już był. Nawet w starożytnym Babilonie była Semiramida Babilońska. Też miała, proszę Państwa, Nemroda, syna i męża zarazem, z którym spała, na którego grobie nawet choineczkę posadziła. Proszę Państwa, że choineczka, no skąd się wzięła choineczka? No nie bądź ciemny, czytaj, badaj, dendro. Drzewo po grecku, żywe. To nie jest ksulon, co Homer mówił, że no, jeżeli Jezus zmarł, to na palu najprawdopodobniej, bo to jest ksylon, ksulon, greckie słowo, które oznacza pionowy słup lub pal. A wtedy, kiedy Jezus żył, był i jeszcze wcześniej zajrzył do Homera, starożytny Homer, poeta grecki, uważał to słowo ksylon, ksulon za pionowy słup lub pal. Dlatego też tę wioskę można byłoby uksylonować, opalować, czyli ogrodzić palami. Było coś takiego. I o tym Rotenberg nie wie nic. No to czyli, że widzicie Państwo, jeszcze raz powtarzam, że sztuka nie jest wskaźnikiem prawdy. Sztuka jest czymś wtórnym, że ktoś się tam czymś zachwyca. Ja się nie zachwycam, bo jeżeli ja widzę, że to jest piękne, ładne i najśliczniejsze, a jest kłamliwe, to to jest dla mnie grób pobielany. No to przecież 23 rozdział już tutaj Ewangelii Mateusza przez nas był reklamowany, proszę Państwa, że groby pobielane, że w środku są trupy i smród i kości i zgniłe mięso. To czy to
nie jest przemawiający. A jednak, proszę Państwa, księża katolicy sobie nie biorą tego do serca. Nie, bo to nie do nich, nie o nich, tak. Tylko, że to była taka sama klasa kapłańska, jak i za czasów Jezusa. Przecież to Jezus był Żydem, tak jak to Lisia nawet na Podkarpińskim tej dziadówy Basiak zauważyła. Mówi ta Lisia, siedzimy tam, ona w tym kapeluszu. No, że przecież Jezus był Żydem i do Żydów przyszedł. Ja mówię, no Lisia, Ameryka odkrywa się rzeczywiście. Także tutaj w katolickiej Polsce, a te zabłotnienia katolickie, one marzą o tej Ameryce. Chciałyby być, chciałyby mieć. Tak więc jak włączam w nocy Radio Maria, to pani Czuba! Czuba, docent doktor habilitowany i tych tytułów 50, nie ci być. Może jeszcze przy katolicy przesłanego że oni nie są tacy pazerni, nie są tacy chciwi. Ale jak jest ta mieszanka ewolucyjna cyganoży do dziaraganów, to ratuj się kto może. Radio Konchita, Radio KFM Euro Konchita, Ekstra, Kuba, profesor z radia Maria, Czuba, żebym się tylko nie pomyliła, że z radia do KFM, no bo przecież profesor Czuba to jest pani profesor wyższej szkoły medialnej, która tak podobna jest do tej mojej orzechowskiej Janiny, która jako pierwsza do mnie widzą w życiu przyszła. Taka inteligentna i taki ten sam głos wręcz. Czuba. Ja myślę, że ta Janina Orzechowska to już umarła, bo no nie była mu niż 20 lat. A jej matka zmarła, ona była taka słaba na zdrowiu, że ja jej życzę wszystkiego najlepszego. Ona też ma same nadzieje zmartwychwstania tutaj z papieżem razem, że zmartwychwstanie z papieżem razem, że Janina Orzechowska zmartwychwstanie. Ona będzie miała już ten wielki, większy plus Janina Orzechowska, bo to już w życiu swoim, w umyśle swoim poczyniła wiele pozytywnych zmian. Natomiast papież będzie musiał zaczynać od pierwszej klasy szkoły podstawowej, od tegoż elementarza. You can live forever in paradise on earth. Czyli, że będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. You can live forever in paradise on earth. Czyli, że będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Przepraszam. Byłem ambasadorem w Angolii, Gabonie i Wyspach Świętego Tomasza. Już ta Lichnerowicz wchodzi, zobaczymy. Dzień dobry. Jeszcze raz przepraszam. Mamy niestety bardzo smutne informacje z Kenii, gdzie już 15 osób uważa się za śmiertelne ofiary zamachu na wschodzie, północnym wschodzie kraju w kierunku Somalii. To ma zaraz powiem, dlaczego znaczenie jest. No widzicie Państwo, już tam doszło do zamachu na szkołę. Arabowie już szaleją. Chcą dorównać mordowaniu w średniowieczu, jak szli na ten Konstantynopol, zabijając ludzi we wsiach, świnie zabierając, proszę Państwa. A wypuścili wtedy recydywistów z więzienia i szli jak ci Arabowie do Konstantynopola. No Konstantynopola! Nie wiadomo po co. No nie wiadomo po co, bo się okazało, że oni tam nic nie uzyskali. Tam nie ma grobu świętego. Tutaj Janek Witek już mówi, że we Francji grób Jezusa. Ja mówię, idioto, to nie jest ważne, gdzie, co i jak i kto strażnicę napisał. Ważna jest prawda, ważna jest ofiara, którą Jezus złożył za ciebie. Też masz nadzieję zmartwychwstania, życia wiecznego w raju na ziemi, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie płaczu, ni śmierci, ni wapla, ni zniosł, zresztą we przyjmie wódzie. O to chodzi, duchowe sprawy. A ciało, Bóg ciało Mojżesza zabrał, a to Henocha, żeby te Żydki nie zrobiły jakiegoś, proszę Państwa, kultu z ciała. To się z tego trzeba było, idioto, uczyć. Biblia, życie spisane prawdziwie, nie w tych książkach, które albo giną, albo po prostu kłamią, albo ktoś pod czyimś innym wpływem pisze, bo mu pieniądze zapłaci. Nabrało zupełnie jakichś takich koszmarnych rozmiarów. Boko Haram morduje również własnych współwyznawców. To takie słynne, to co może się znaczy najbardziej kojarzy, porwanie. Radio, Tok FM, Euro, Konchita, Ekstra. Tak, w Cibulku to było nie jedyne porwanie, tych porwań było wiele. Mówię, że tych porwań było wiele. Tych dziewczynek porwanych.
ja jak... Także już ze 20 osób nie ma, proszę Państwa, w Kenii. Tylko na ten temat pisałem w Rzeczpospolitej. Także, proszę Państwa, że nie ma angażowania się pani Obama i innych celebrytów w tą kampanię. Potykiem tam oddajcie nam nasze dziewczynki, że także za ile to się zmieniło? Pewien, absolutnie nic się nie stanie. Te dziewczynki czasu, proszę Państwa, zostaną sprzedane jako tak zwane żony lub nałożnice. 2.11, a w tym 2.14, taka będzie, taka 14, w tym 2.15. Natomiast to jest Boko Haram w Nigerii, choć to się rozlewa. Część Nigerii tam śpiewą, że Państwo. Teraz mamy Kenię, gdzie dziś doszło do zamachu. To jest organizacja Al-Shabaab, która z kolei wywodzi się z Somalii, państwa upadłego. Tak. Upadłego przy bardzo wydatnym oracji oczywiście zachodu. Nie zapominajmy, na całe te święta. Dlatego, że słuchaj, podziwiaj. Lud ma jedną religię, jeden język, natomiast tam są ogromne podziały klanowe. W zasadzie tam jeszcze najistotniejsze, z jakiego klanu się należy. Otóż ludy somalijskie zajmują też dużą część północno-zachodniej, północno-wschodniej Kenii. Tak, czyli Kenia, tak, to jest Kenia. Narodową w samej Kenii. Natomiast Kenia. Jeśli chodzi o Al-Shabaab, dlaczego wspomniałem, że to jest... Czyli oglądać proszę telewizję, Wisiolandia, LK Wiercienka, po rozpadzie państwa somalijskiego, programy na Google Plus, proszę Państwa, melodrama, Mercedes, Wisiolandia, programy na Daily Motion. W zasadzie rozpadło się na takie klanowe prowincje. Wiemy, że była tam interwencja zachodu, znany film Black Hole Down, prawda? Ekstra. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Wódź zdarowa, Karola, Krasiwa. I ta właśnie scena bardzo. Także ta świnia, proszę Państwa, jest tak krasiwa, że ona myśli, że jak interwencyjną zachodu, jest wymaszczona, wypaszczona, to jest ona lepsza, bo ona jest z zewnątrz ładna. No niestety teraz będziesz coraz brzydsza, bo ciebie będzie zżerać wszystko. Przepraszam, w tym momencie. Także, ale proszę Państwa, radio TOK FM Euro kończy ta ekstra. Także słuchajcie naszego radia. Nie, to na około mniej więcej 2005, powiedzmy. Mam nadzieję, że żaden ze słuchaczy tutaj nie zastrzeli, ale to było jakiś czas temu. O co chodzi? Że po rozpadzie tych władz administracyjnych, jeszcze tej starej administracji CDB, powstały władze tak zwanych islamskich kos, czyli kopcą pety jeden za drugim. Tutaj po przykładzie Janka widać, one wprowadziły prawo, które na pewno mogło się nie podobać, czyli dosyć jeszcze parę pojmowany szariat i tak dalej. Skopcić, tam siedzi przy drzwiach, to przecież ten dym leci. I on nie rozumie, że to jest książki, że to rak. Ukazały. Potem Państwo zobaczą, jak ludzie zapadają na raka, to do Matki Boskiej zaczynają się wtedy modlić. W tym kraju panował jaki taki porządek. A tutaj jest pogotowie, nie było bandytyzmu. I oni to tak traktują. Dziady są tak głupie, a dziad to nawet może ci w czasie tej Wigilii, czy tych świąt, to ci skrzydeł jakieś wyrwać z ręki, czy krzyczeć z siebie. I to przy wszystkich kraj jest podzielony. Także wiecie Państwo, to wszystko na pokaz. Dzisiaj troszeczkę też właśnie może i celowo zobaczyliśmy o temat grobów pobielanych i tak dalej. No żebyście się tego do cholery nauczyli. Jeśli chodzi o samą Kenię, ja tam nie narzucam jak ten Janek Witek, no bo nie narzucam tobie, nie narzucam im, tylko po prostu komukolwiek. Puszczaj chleb po wodzie, a do ciebie wrócisz. Puszczaj chleb po wodzie, a do ciebie wrócisz. Czyli zapraszamy też do słuchania Radia TOK FM Euro Kończy ta Ekstra, które myślisz, że wszędzie moi drodzy kochani parafianie, znajdziecie. Dlatego właśnie wybrano. Żebyście żyli bardziej duchowo, żebyście nie byli przywiązani do rzeczy materialnych, żeby być. To możemy jeszcze powiedzieć to o roku 98, wyrzuć do śmietnika, te swoje aspiracje, te zapędy, popędy. Bądź człowiekiem. I tylko wtedy, proszę Państwa, ta częstotliwość, która idzie z nieba przez Pismo Święte od Boga do ciebie dochodzi, będzie, proszę Państwa, synchronizacja częstotliwości obie i twoja. Bowiem będą synchronizowane, będzie odbiór, a tak to nie będzie.
Czy to jest pozdrawiamy państwa zagrożenie i bądź logiczny jak Hanka. Powołującego się na islam. Hanka krzyczała na tego narysku i wygładała mi te książki. To są za każdym razem lokalne nie nauczysz sprawy. Się z tego, bo nie poznasz to, prawdy. Tam nie wiem, o to, tam były te książki, uznanie, ale po prostu ciągle wspominała, a on zaprzepaścił, tak jak i zresztą w Biblii też mi dochodził. Podejrzewam, że jako szafierz, jako liśmiarko gdzieś już ją sprzedał, potem mówi, że nie było. Boko Haram twierdzi, że jest częścią państwa islamskiego. Jest to element także wiecie państwo, no to jest coś o pieniądze, niesamowitego. To w jakimi potworami są mnie napisały sobie że ten Bóg, jaki jest dlatego, że jaką jak miłością ten Bóg w ubiegłym roku wojska kinijskie zaatakowały przez tyle set lat somalijskie Bóg znosi to wszystko przez tyle set lat. No niesamowite to jest. Także radio to KPML robią ci ta ekstra. Jest to czysty bandytyzm. Radio to KPML robią ci ta ekstra. Kismajo to jest taki główny port wywozu jednego z niewielu produktów, które ta biedna Somalia potrafi zrobić, czyli węgla drzewnego do krajów arabskich. Czyli państwo widzą, Somalia. I to jest zemsta Al-Shabaab za najazd na swój kraj. To jaki jest, próbując zrozumieć w takim razie Al-Shabaab, mówił pan o tym, no, mamy państwo Somalii, państwo upadłe, w którym Al-Shabaab potrafiło zaprowadzić porządek, choć niezwykle brutalnie radykalnie. Przepraszam, nie Al-Shabaab. Al-Shabaab powstało na gruzach tych Islamic Courts. I jaki jest ich w tej chwili cel? Bo mówi pan, że wykupują tylko franczyzę tych organizacji globalnych, dżihadystycznych, chcących nieść wiarę niewiernym i tak dalej, i tak dalej. To jak definiuje pan cele? Taka robota. No, na pewno celem Al-Shabaab jest niepodległe, zjednoczone Somalii, ale jak oni sobie to państwo wyobrażają, to nie jest to coś, co my byśmy lubili. To jakiś kalifat. Są bardzo zróżnicowane formy, no tak jak w ale europejskim państwo religijnie, systemie. Tak. Fundamentalistycznie tak. Religijne. Tak. Ale jest to, tym bardziej, że Somalia jest od jakby strony lądowej, ma Etiopię, która jest silnym państwem, z bardzo silną armią, więc szansa, że to się będzie w tą stronę rozprzestrzeniało jest właściwie żadna. Natomiast właśnie na południu mają od siebie mają Kenię, która ma też bardzo silną armię. Problem polega na tym, że ta armia jest niesłychanie skorumpowana i rządzi tym krajem w tej chwili absolutnie niesympatyczna osoba. Człowiek, którego przypomnijmy, do niedawna był przeciwko niemu było śledztwo prowadzone w Międzynarodowym Sądzie w Hadze. I jedyny powód, czemu śledztwo przeciwko prezydentowi Kenii, Uhuru Kenyatta, który zresztą plami wspaniałe nazwisko, które ma, prawda? Bo to jest syn wielkiego przywódcy Jomo Kenyatta. Czyli widzicie państwo, jakie ciekawe informacje, prawda? Powód, czemu śledztwo w naszym radiu to KFM Euro Conchita Extra. Wymordował wszystkich świadków. No, jak właśnie, tak jak coś jak Stalin, prawda? Jak destrukcyjna swoją może być matkę. Taka terrorystyczna działalność Al-Shabaab dla Kenii. No bo mówimy o kraju jednak ważnym na kontynencie. Tak. Dużym, silnym. I takie zamachy, tych zamachów w tym regionie garstki jest więcej. One są może mniej spektakularne. Jak bardzo to jest destrukcyjne? To bardzo dużo zależy od postawy władz kenijskich. Ja chcę przypomnieć, że w ostatnich tygodniach były dwa zamachy. Były w Mombasie i w przybrzeżnym pasie, w miastach nadbrzeżnych Kenii. I rząd kenijski, prezydent stwierdził, że to są zamachy z winy opozycji. To jest kompletnym kłamstwem, nonsensem, które nawet nikt nie wierzy w samej Kenii.